Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem zza kierownicy najdroższego modelu, który możecie dostać w salonie Skody. Czy Skoda Enyaq, bo oczywiście o niej mowa, okaże się nie tylko najdroższa, ale też najlepsza? Zapraszam na test. Zaczynamy standardowo od chwili dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, którą polecam wszystkim osobom zainteresowanym zakupem używanego samochodu. Jeśli szukacie takiego auta, to na pewno zainteresuje Was, czy model, którym się konkretnie interesujecie, nie był na przykład skradziony, albo czy ktoś nie grzebał przy jego przebiegu, lub, co często najważniejsze, czy nie jest po prostu powypadkowy. Wszystkie te rzeczy możecie sprawdzić w bardzo prosty sposób. Wystarczy wejść na stronę carvertical.com, pobrać raport, i wszystkie te informacje będziecie mieli jak na dłoni. Zobaczycie sobie na przykład zdjęcia z ewentualnych uszkodzeń i w bardzo prosty sposób potwierdzicie, czy sprzedawca nie wprowadza Was w błąd. Kolejnym plusem jest to, że dla moich widzów Car Vertical przygotował 10% zniżki, także jeśli chcecie pobrać sobie raport, kliknijcie w link, który macie w opisie do tego filmu. Reszta zadzieje się sama, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do testu. I również, gdybym chciał zacząć standardowo, to przeważnie w tym miejscu opowiadam Wam, co samochód ma pod maską, ale tutaj musiałbym mówić w zasadzie o sprzęcie, także powiem po prostu, jaką wersję otrzymałem do sprawdzenia. Enyaq to oczywiście najnowszy model Skody, także powiem dwa słowa o wariantach, które możecie dostać, a potem skupię się na tym konkretnym. Otóż jak to w samochodach elektrycznych, bo jest to oczywiście pierwszy model Skody opracowany od podstaw jako pojazd elektryczny. Jego warianty będą różniły się przede wszystkim pojemnością baterii, no i wiadomo, oczywiście również mocą. Także mamy tutaj w zasadzie trzy warianty do wyboru. Enyaq 60, gdzie pojemność baterii to konkretnie 62 kWh, Enyaq 80, gdzie znowu pojemność to 82 kWh i właśnie taki otrzymałem do testu, oraz trzeci wariant, czyli 80X, gdzie X oznacza napęd na 4 koła. Warianty te różnią się oczywiście również mocą. Podstawowa 60 ma 179 koni mechanicznych, 80, z którą jadę, to już 204 konie mechaniczne, a wariant z napędem na 4 koła posiada 265 koni mechanicznych. I starczy tej wyliczanki, przejdźmy sobie już do samego samochodu, do tego, jak się tym samochodem jeździ, jak on sprawował się przez ostatni tydzień. Przede wszystkim myślę, że musimy zacząć od bryły tego samochodu i czym on w ogóle jest, bo spójrzcie, ani to nie jest taki typowy SUV, ani to nie jest taki typowy crossover, no bo jest chyba za duży, ani to nie jest kombi, bo też jest za wysoki, więc w sumie cholera wie, co to jest. Te klasy się dzisiaj tak pomieszały, że często ciężko naprawdę określić samochód, do jakiej klasy on przynależy. Ja będę go nazywał raczej SUV-em, bo jak sobie podniesiecie fotel, no to czujecie się troszeczkę jak w SUV-ie, ale muszę Wam powiedzieć jedną rzecz. Ja patrząc z boku i w zasadzie siedząc, najbardziej porównanie mam do Subaru Forestera, takiego z lat powiedzmy 2006-2007, bo jak sobie opuszczę fotel, a ja lubię jeździć na najniższej pozycji, jaka jest dostępna odnośnie wysokości fotela, to ja się nie czuję zupełnie jak w SUV-ie, nie czuję się też jak w zwykłym kombi, coś pomiędzy. Mi się taka pozycja bardzo podoba, tym bardziej, że ten samochód tak naprawdę jest bardzo duży, jak to zawsze Skoda robi, miejsca we wnętrzu mamy po prostu od groma, ale jednocześnie nie czujemy, jakbyśmy jeździli jakimś wielkim klocem. Ten samochód, mimo swoich rozmiarów, prowadzi się naprawdę świetnie. I zobaczcie, miejsca z tyłu na nogi jest ogrom. Tu jest naprawdę potęga. Tak samo bagażnik, 585 litrów. Myślę, że jako samochód rodzinny, bo to jest samochód rodzinny, zdecydowanie spełni założenia, jakie przed nim stawiamy. Jak to w Skodzie, o ten aspekt myślę, że każdy może być spokojny. Jeszcze takie wtrącenie, bo też gdzieś czytałem, że Skoda zapomniała dodać skrobaczki do szyb na wlewie paliwa, no to właśnie mówiłem przed chwilą o bagażniku. Ta skrobaczka jest, tyle że jest w klapie bagażnika. Taki tip. I jeszcze też słowo, jak już zacząłem o rozmiarach tego samochodu i próbie jego sklasyfikowania. Zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Jak na auto elektryczne, to jest dość zachowawczy design. Nie poszaleli sobie tutaj Czesi. Dla części osób może to być bardzo duża zaleta. Część może powiedzieć, że spodziewała się czegoś ciekawszego. Ja uważam, że szczególnie w tym kolorze ten samochód wygląda super, nie jest przekombinowany, jednocześnie widać, że to jest troszkę coś innego, chociaż część osób pewnie myli go z jakimś nowym wcieleniem Kodiaka, ale ogólnie myślę, że ten wygląd jest naprawdę w porządku. To jest oczywiście kwestia gustu, mi się bardzo podoba. Istotną rzeczą natomiast jest to, jak ten samochód został wykonany, bo spójrzcie na to. To jest Skoda.
Ja jeździłem ostatnio Volvo S90, w sumie topową limuzyną. Jeszcze w sumie jak jestem w takim miejscu, to zobaczcie, co mogę zrobić. Mogę sobie wjechać na buspas. Takie wtrącenie, póki na nim jestem. Samochody elektryczne, jak ktoś nie wie, możecie jeździć buspasami i w centrum miasta, na przykład w Warszawie, parkujecie sobie gratis. Także dla osób, które potrzebują auta do takich celów, to jest coś fantastycznego. Ja w Enyaqu miałem chyba najczęściej okazję, aby korzystać z tych dwóch udogodnień i naprawdę to jest rewelacja. No ale wracając do tego wnętrza, mówiłem o Volvo. Volvo to nie jest oczywiście producent, który mógłby się wstydzić swojego wnętrza, bo tam wszystko wykonane jest super, ale spójrzcie na tą Skodę. To jest oczywiście bardzo wysoka wersja wyposażeniowa, tu jest oczywiście praktycznie cały katalog, ale wszystko jedno, zobaczcie, jak ten samochód wygląda. Tak samo w dotyku. Dla mnie to jest, mimo że już to 1000 razy widziałem, ale to trzeba podkreślać. Przeskok, jaki dokonała Skoda w tym aspekcie, wow. Mnie się wnętrze Enyaqa mega podoba. Podobnie w kwestii ergonomii, prawie wszystko jest tutaj tak, jak być powinno, poza dwoma rzeczami. Standardowo. Przesunięto sterowanie klimatyzacją w ten ogromny ekran. On ma bodajże 13 cali. Trzeba oczywiście nacisnąć klima i dopiero możemy sobie sterować ustawieniami klimatyzacji. Idzie się oczywiście do tego przyzwyczaić, ale ja tak jak w każdej marce, w każdym teście, w którym muszę zrobić coś takiego, to podkreślę, że ja tego nie lubię. Uważam, że nic by się nie stało, jakby się tutaj gdzieś znalazło sterowanie pokrętłami czy przyciskami. Ale już czy pojemniki na kubki, czy w zasadzie cała reszta, jak to w Skodzie, zostało wszystko przemyślane bardzo dobrze. I ostatnia rzecz z wnętrza, kierownica. Ja uwielbiam te nowe kierownice w Skodach. One mi się i mega podobają z wyglądu i świetnie się je trzyma. Sterowanie muzyką jest chyba jedno z najlepszych. Po prostu jest wszystko bardzo intuicyjne. To tak bym chyba to najbardziej określił. Jedyna rzecz, ta kierownica jest przeogromna. Ona jest chyba aż za duża. To oczywiście ma wzmagać takie wrażenie, że jedziecie bardzo dużym samochodem. Fajnie, że jest spłaszczona na dole, ale moim zdaniem jest troszeczkę za duża. Przy czym to oczywiście nie jest żadna wada. To takie subiektywne odczucie, bo ogólnie ta kierownica jest super. Ale oczywiście muszę się do czegoś przyczepić i pewnie spodziewacie się, że będzie to to, czyli ten cały infotainment, czy tutaj system rozrywki, czy zwał jak zwał. Jak ktoś oglądał różne testy, na przykład Volkswagenów ID, to pewnie też może się tego spodziewać. To jest system, który jest coraz lepszy, bo on miał już parę aktualizacji, jest na pewno dużo lepiej, ale on potrafi się zawiesić, on potrafi się zgasić, on potrafi gdzieś tam przymulić. I na pewno, jeśli szukamy wady w Enyaqu, a to nie jest proste, no to to może być określone jako pewna wada. Po prostu to nie jest do końca dopracowane. Ogólnie największą rzeczą, która mi tutaj przeszkadzała, to to, że mimo że mamy Android Auto bez kabla, to ciężko z niego korzystać. Oczywiście ja nie jestem tego w stanie sprawdzić na 15 różnych telefonach, ale mój telefon się szybko połączył i szybko rozłączył. I stało się tak kilka razy, także przestałem jeździć na Android Auto, bo ciężko się z tego korzystało. Nie jadę specjalnie buspasem, jakby się ktoś czepiał, bo za szybko bym dojechał tam, gdzie jadę. Tak w skrócie. Wiecie tylko, co jest problemem dla osoby testującej samochód, która z założenia powinna pokazywać wady, jak najwięcej wad samochodu, bo dla kogoś, kto szuka auta, to jest istotna informacja. I ja po tygodniu, oprócz ogólnie mówiąc tego, co się tu znajduje, czy tego, co powiedziałem, czyli tego zawieszania i tak dalej, ciężko w tym samochodzie znaleźć wady. On może mieć pewne rzeczy, które moglibyśmy się spodziewać, że będą na przykład lepsze, jak przyspieszenie, a zaraz o tym powiem, ale jako wady nie jest łatwo. Chociaż wiem, jedna rzecz tu też w sumie nie jest wada, ale coś, co mi się nie podoba, czyli wyświetlacz, czyli nie wiem, połowa mojego telefonu. On jest bardzo czytelny, ja mu tego nie zarzucę. W zasadzie widać tutaj prędkość, to jest to, co najważniejsze, i zasięg. Te dwie rzeczy, które są najbardziej istotne, ale jest malutki, tak jak ten wyświetlacz jest po prostu przeogromny. Tak ten za kierownicą jest po prostu moim zdaniem troszkę za mały. Chociaż no zaleta jest taka, że widzimy cały przez kierownicę, nic tutaj nam nie zasłania. Ale jak już mam szukać na siłę, no to bym wymienił jeszcze to. I to jest w zasadzie tyle. No może jeszcze cena, ale o tym na końcu. Ale dobra, tak jak powiedziałem, mamy 204 konie mechaniczne. Katalogowo ten samochód do 100 km na godzinę rozpędza się w 8,7 sekundy. To nie jest wartość, od której opadnie Wam szczęka. Szczególnie jak wiecie, że jest to samochód elektryczny. Tylko zwróćcie uwagę na jedną rzecz. Taki samochód najczęściej jeździ w mieście, a największą zaletą samochodu elektrycznego jest rozpędzanie się 0,50 czy 0,70 czy tam 30, 60 i tak dalej. Wartości, które wykorzystujemy na co dzień najczęściej właśnie jeżdżąc w mieście, a te przyspieszenia, ja nie mam danych, ale to są wartości na poziomie motocykli. Ono oczywiście, jak pojedziecie w trasę i będziecie sobie jechać 140 czy tam 120 i przyspieszać na maksa, jemu troszkę zabraknie wigoru, jak na to, co możecie się spodziewać po 200 koniach w elektrycznym samochodzie. On po prostu waży ponad 2 tony, więc to robi swoje.
ale to i tak nie jest samochód na trasy, na autostrady. Może to jest w sumie dobry moment, aby powiedzieć sobie o ładowaniu. Tak jak mówiłem, mamy tutaj 80 kWh pojemności baterii. Teoretycznie Skoda twierdzi, że ten samochód przejedzie ponad 500 km. Jak wsiądziecie w ten samochód, będziecie cisnąć autostradą, czy gdziekolwiek, ale po prostu będziecie traktować pedał gazu zero-jedynkowo, oczywiście tyle nie zrobicie. Przy czym ja, jeżdżąc naprawdę bardzo dynamicznie, nie schodziłem nigdy gdzieś poniżej 350 km, a naprawdę była to bardzo dynamiczna jazda. Bawiłem się po prostu tym, co mam, chciałem ten samochód sprawdzić. Tak samo, jeśli wyskoczycie na ekspresówkę czy na autostradę, to podzielcie sobie ten zasięg na pół. To nie jest tak, że jak macie tutaj teoretycznie 500 km, to wsiadacie w Warszawie, do Gdańska macie tam, nie wiem, 340, to stwierdzicie, o, to nawet i tak koło 100 zostanie. Nie zostanie. To są wartości deklarowane i możliwe do osiągnięcia, ja to podkreślam. Da się tym samochodem zrobić 500 km, jak będziecie jeździć najbardziej ekonomicznie, jak się tylko da, czyli m.in. wykorzystywać rekuperację. I wtedy takie wartości są możliwe. To nie jest żadna ściema, ale nastawcie się raczej na te 400 km normalnej jazdy, nie zakładającej prędkości dróg ekspresowych czy autostrad. Może jeszcze słowo o tej rekuperacji. To jest genialna rzecz odnośnie właśnie oszczędzania baterii czy zwiększenia potencjalnego przebiegu. Działa troszkę dziwnie, bo ogromnym plusem jest oczywiście to, że mamy manetki. One nie służą do zmiany biegów, wiadomo. Służą właśnie do zmiany trybów rekuperacji. Jak jedziecie sobie na drive, to możecie manetkami po prostu hamować. Widzicie, że gdzieś jest przed Wami jakiś zakręt, skrzyżowanie, gdzie będziecie musieli się zatrzymać. To manetkami możecie to zrobić w dosyć dużym stopniu. Tyle, że ustawicie sobie powiedzmy trzeci poziom rekuperacji, to w trybie drive one i tak za chwilę wrócą do auto. To jest trochę dziwne, ale ogólnie jak się nauczycie jeździć z manetkami, nauczycie się je wykorzystywać, to bardzo zwiększycie swoje potencjalne zasięgi. Ogólnie jeszcze kiedyś w tym miejscu, gdzie w samochodach były skrzynie biegów, znajduje się takie coś wielkości, nie wiem, dwóch paznokci. Możemy to nazwać, nie wiem, selektorem kierunku jazdy, bo tak naprawdę macie tutaj drive, macie luz i macie wsteczny. Taka ciekawostka. Nie ma tutaj czegoś takiego jak P, czyli czy parking, czy po prostu zatrzymujecie się i z przyzwyczajenia chcecie wrzucić pewnie P. Ja tak po prostu chciałem, bo wsiadając do tego samochodu, macie schowany kluczyk, jest oczywiście dostęp bezkluczykowy, wsiadacie, nie musicie nic uruchamiać, wrzucacie drive, jedziecie. Tak samo dojeżdżając na miejsce, nie musicie nic wyłączać. Zaciągacie ręczny, wysiadacie, zamykacie samochód i tyle. Takie niby nic, a cieszy, fajna sprawa. Tak samo świetną sprawą jest to, że powiedzmy przyjeżdżacie sobie do domu, jest taka aura jak dzisiaj, rano szyby mogą być już zamarznięte, czy tam przynajmniej zaparowane i lodówka w samochodzie, to zobaczcie, wystarczy sobie zrobić coś takiego, wchodzicie sobie klimatyzacja postojowa, ustawiacie odjazd, że w czwartek wyjeżdżacie sobie o 7:10, ustawiacie temperaturę i wsiadacie do ciepłego samochodu, szyby są odparowane, odmrożone i robicie to legalnie, bo ten samochód, wiadomo, nie wydala z siebie żadnych spalin, żadnych trujących substancji, a uwierzcie mi, że coś takiego, wsiadając sobie rano do cieplutkiego samochodu, jeśli nie macie garażu, nie musicie skrobać szyb, wow, genialna rzecz. Dla mnie to jest jedna z największych zalet tego samochodu elektrycznego, czyli wchodzę rano, wsiadam w ciepły samochód, nawet go nie odpalam, ruszam, jadę bus pasem, dojeżdżam do centrum, nie płacę za parkowanie. Więc niech nikt nie mówi, że samochody elektryczne nie mają dużych zalet, bo mają. Powiedziałem też o tym przyspieszeniu 8.7. Ono naprawdę nie robi wrażenia na papierze, ale nie myślcie sobie w ten sposób, że ten samochód jest wolny czy za wolny na to, co mógłby reprezentować sobą. Macie tutaj chociażby tryby jazdy, chociaż ja praktycznie z nich nie korzystam, bo jak włączycie eko, to naprawdę ten samochód jest mocno skastrowany. W sporcie w zasadzie jest podobnie jak na normalu, tyle że jest większa rekuperacja. Te tryby jakoś bardzo do jazdy się nie przydają, ja bym się o nie nie zabijał, ale ogólnie ten samochód naprawdę do bardzo fajnej, bardzo dynamicznej jazdy, czy ten wariant tego samochodu spokojnie wystarczy. I to, co zaskakujące, powiedziałem, nie wiadomo, co to crossover czy SUV, naprawdę można nim bardzo fajnie pojeździć po zakrętach. I to jest kolejna duża zaleta, przynajmniej dla kogoś takiego jak ja, odnośnie tego samochodu, bo to jest często coś, gdzie powiedzmy SUVy tracą, czyli zabierają dużo radości z jazdy właśnie po zakrętach. Są typowo nastawione na wariant jazdy mode rodzina, no to ten samochód powinien zadowolić i rodzinę, i kierowcę, który będzie sobie jechał na przykład sam. Zobaczcie też, jak wyglądało ładowanie. Wariant Enyaq 80 możecie ładować prądem nawet 125 kW. Ja korzystałem z ładowarki Greenwaya, gdzie mamy 50.
I wyglądało to tak. No dobra, mamy 31% baterii, czas się naładować. Podłączamy się pod szybką ładowarkę, zobaczymy ile nam to zajmie. Jest 19:51. Samochód wskazuje 20:58. Zobaczymy. No dobra, mamy 95%. Jest 21:03. Pokazuje 362 km zasięgu. Mi styknie. Czyli godzinka 10 do tych 95%. To na 50 myślę, że całkiem spoko wynik. Chociaż ja cały czas twierdzę, gdybym nie miał domu, gdybym ja miał jeździć, bo raz czy drugi pojechać na taką ładowarkę to nie jest żaden problem, ale gdybym miał tak jeździć non-stop, no to nie. To już zdecydowanie trzeba mieć dom. Moim zdaniem przynajmniej. A, i nie powiedziałem jeszcze jednej rzeczy odnośnie prowadzenia. Wiecie, co kapitalnie na to wpływa i za co ja ten samochód też tak polubiłem? Nie spodziewałem się tego, póki tego nie przeczytałem, ale mamy tutaj napęd na tył. Także też bardzo ciekawa rzecz i moim zdaniem duży plus. I skoro już ciągle mówię o samych plusach, to przyszedł mi do głowy kolejny, czyli wyciszenie tego samochodu. Bo to nie jest wcale tak, że samochody elektryczne, które nie mają silnika spalinowego, to wszystkie są mega ciche. Nie są. Ja mam tu oczywiście najwyższą wersję i to też troszkę może na to wpłynąć, ale jak już mówię o tej wersji konkretnej, to tu jest naprawdę bardzo cicho. Nie mówię o prędkościach autostradowych, bo samochody elektryczne tracą troszkę wtedy tę zaletę, że są ciche, bo już szumy powietrza są i tak ogromne. Ale to nie są samochody na autostrady, przynajmniej póki co. Więc w takiej jeździe, na przykład w mieście, jest tutaj naprawdę dobrze pod tym względem. Bardzo dobrze wyciszony samochód. Jest jeszcze coś, czego Wam nie pokażę, bo musielibyście to poczuć, ale mimo tego, że nie mam włączonego tempomatu, ten samochód, jak zbliżacie się na przykład do jakiegoś auta przed Wami, nie naciskacie gazu, on sobie na przykład sam zwalnia. Nie mam ustawionej żadnej nawigacji, on nie wie, gdzie ja chcę jechać, nie mam tempomatu. A w tej chwili na przykład pokażę Wam. Przyspieszam, puszczam gaz i samochód sam zwalnia, dostosowuje odległość od auta mnie poprzedzającego. Bardzo fajna rzecz. Myślę, że za chwilę będzie mi tego brakowało, jak oddam ten samochód i wsiądę w swój. Bo już się do tego przyzwyczaiłem. Rzecz zdecydowanie warta kopiowania. I zmierzając powoli do końca, czyli idąc w stronę katalogu, powiem jeszcze jedną rzecz. Jak zobaczyłem katalog Enyaqa, to troszkę wygląda on jak w samochodach klasy premium. Tu jest tyle pakietów, tyle dodatków. Ja akurat za tym za bardzo nie przepadam, bo ja wolę prostsze cenniki. Nie będę w to wchodził, bo byśmy poświęcili nam to kolejne 20 minut. Jak ktoś jest zainteresowany zakupem, to oczywiście dostosuje to wszystko sobie do siebie. Ale tym chyba najbardziej istotnym parametrem wyjściowym jest cennik. I tak, podstawowy wariant z kodem, jak oczywiście z mniejszą baterią, to wydatek rzędu 184 400 zł. Enyaqa 80 kupimy od 213 800 zł, a napęd na 4 koła wymaga dopłaty około 12 000, czyli taki wariant dostaniemy za 225 900 zł. Tyle, że oczywiście, tak jak wspomniałem o tych wszystkich dodatkach, które są bardzo kuszące, jeden bardziej od drugiego, no to jak chwilę pobawimy się konfiguratorem, to tak jak na przykład ten egzemplarz, którym jadę, kosztuje około 280 000 zł. Nie jest to oczywiście mało, ale tak jak to dzisiaj, po pierwsze wszystkie samochody są mega drogie, po drugie samochody elektryczne są jeszcze droższe, także musimy tutaj sobie porównywać z innymi samochodami. Tylko pamiętajcie, to nie jest żaden mały bzyczek, to jest bardzo duży samochód, mocny samochód, bardzo dobrze zrobiony samochód, świetnie wykonany. Zobaczcie, też zapomniałem wspomnieć, ja mam tutaj 21-calowe koła. Co może trochę dziwne przy samochodzie elektrycznym, który powinien być nastawiony na oszczędzanie i często ja tych elektryków na początku nie lubiłem, bo bardzo często miały właśnie takie wąziutkie, małe kółeczka, no to 21 cali. To jest potęga. Dla mnie to wygląda rewelacyjnie. Zobaczcie profil z boku. Naprawdę to robi robotę. I tak jak powiedziałem, ciężko się do czegoś przyczepić w tym samochodzie. Jak nie macie w głowie, że co by się nie działo, to nie zapłacicie za Skodę, nie wiem, 250 000 zł. Może tak być, ja nie będę tego krytykował, bo wiele osób może tak mieć w głowie, ale jak już pozbędziemy się czegoś takiego i po prostu oceniamy to, co dostajemy, oceniam to, czym jadę, a nie jakieś nastawienie czy po prostu stereotypy,
to oprócz tego, że jest to najdroższa Skoda, może ona też być przy pewnych założeniach najlepsza. Ja mimo wszystko nadal wolałbym Superba, bo ja po prostu wolę taką kategorię samochodu, ale gdybym szukał auta elektrycznego, miał taki budżet, czy po prostu szukał samochodu w tym budżecie, to na pewno bardzo mocno rozważałbym Enyaqa, bo to jest kapitalny samochód. Jedno z najfajniejszych aut, jakim jeździłem od dosyć dawna w kategorii elektryk, już szczególnie, ja mogę go polecić z czystym sumieniem. Zabieram mu oczywiście troszeczkę za cenę i za multimedia, nie do końca dopracowane, ale jako całość. To jest kolejne auto, które ja w mojej skali od 0 do 10 oceniam na bardzo mocne 8. Jeśli szukacie dla siebie elektryka, którym będziecie wozili rodzinę na co dzień, potrzebujecie dużo miejsca, potrzebujecie duży bagażnik, chcecie samochód bardzo wygodny, który da radochę kierowcy z bardzo dużym zasięgiem, bo jak się postaracie, to przejedziecie tutaj 400-500 km, to jest to naprawdę godna wartość, to miejcie na względzie Skoda Enyaq. A ja właśnie dojeżdżam do parku prasowego, także to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcji i tym słynnym dzwoneczku. Kliknijcie go, aby nie przegapić kolejnych testów. Oceńcie Enyaqa, napiszcie, jaka jest Wasza ocena tego samochodu. Może mieliście z nim kontakt, może zauważyliście więcej wad niż ja. Także miejsce na Wasze wypowiedzi jest w komentarzach pod filmem. A ja zapraszam na kolejne testy. Trzymajcie się. Cześć.